Takiego dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego na budowę dróg w naszym mieście jeszcze nie było. Zobaczmy, które trasy drogi wschodniej zostaną wybudowane za przyznane przez Urząd Marszałkowski 59 milionów złotych. Samorząd suwalski w konkursach mających przyczynić się do poprawy infrastruktury drogowej zgłosił 3 projekty. Wszystkie przeszły pozytywną weryfikację Urzędu Marszałkowskiego. W efekcie przyznano nam rekordową dotację. Ja nie pamiętam, ja pracuję tutaj 10 lat i tylko, no już ponad 10 lat, nie pamiętam takich środków finansowych z różnych programów. Takich inwestycji drogowych w Suwałkach nie było w ostatnich latach. To też trzeba dodać, o takiej skali, takim wymiarze i takich kosztownych. To oczywiście, jak dołożymy jeszcze do tego budowaną obwodnicę Suwałk, to naprawdę robi nam się tutaj olbrzymi front robót drogowych. Ze środków na budowę regionalnej infrastruktury drogowej wybudowany zostanie odcinek tzw. trasy wschodniej od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej. Skomunikujemy lepiej osiedle Kamena i chociażby fabrykę mebli, która jest na ulicy Północnej. To jest odcinek, który nie jest odcinkiem drogim, bo według nas, według przetargu, który dzisiaj został powtórzony i nastąpiło ponowne otwarcie ofert, to ten przetarg wygląda na to, chociaż jeszcze rozstrzygnięcia ostatecznego nie mamy, ale cenowo wygrała firma Pribex za kwotę 12 889 tysięcy złotych. Drugi odcinek obejmie modernizację ulicy Sejneńskiej od torów kolejowych do granic administracyjnych miasta. I ten odcinek będzie wykonany przez Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Wartość tutaj tej oferty, tego przetargu, który jest z najlepszą ofertą cenową, to jest 15 491 tysięcy złotych. Kolejna inwestycja to zupełnie nowa droga. Budowa obejmie nowy trakt z mostem na Czarnej Hańczy i tunelem pod linią kolejową. Również i w tym przypadku przetarg został już ogłoszony. Jest na etapie podpisywania umowy z wykonawcą. Ten odcinek od ulicy z Sejneńskiej do ulicy Utrata. Tutaj wygrała ten przetarg firma Pribex za kwotę 24 miliony 97 tysięcy złotych. W ramach prac budowlanych, finansowanych ze środków operacyjnych, wykonane zostanie też połączenie dróg Leśnej z Utratą. W zasadzie Leśna będzie przebudowana na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Krakowskiej i tutaj będzie nowa droga wybudowana pomiędzy aresztem śledczym a jednostką wojskową, która będzie łączyła się, dochodziła do ulicy Utrata, jak my czasami nazywamy mini obwodnica Suwałk. I tutaj zwycięzcą jest też Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Wartość tego kontraktu 16 571 000 zł. Miasto, zgodnie z obowiązującą zasadą, musi wnieść do budżetu inwestycji środki własne. W tym przypadku to nieco ponad 19 milionów złotych. Jednak nic nie wskazuje na to, że się nie znajdą. Jak zapowiada prezydent, nowe drogi powstaną do końca października przyszłego roku. Wkrótce, po zakończeniu prac, Komisja Europejska będzie oceniała stopień, w jakim samorządy wywiązały się z wykonania projektów.